z wizytą na Dalekim Wschodzie. Pod takim hasłem w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w Bolechowicach odbyły się zajęcia otwarte. Skąd pomysł na zorganizowanie dni otwartych właśnie w takiej konwencji? Znaczy, dni otwarte szkoły i przedszkola są u nas cykliczne. Odbywają się średnio raz w miesiącu. Różnych tematów dotyczą. No teraz się trafił po prostu Dzień Dalekiego Wschodu. Pomysł dobry. Myślę, że i frajda dla dzieci również była fajna. I dla gości, i dla rodziców. Miła, przyjemna zabawa. Pokazy sztuki walki, degustacja ryżu, zapoznanie z kulturą państw Dalekiego Wschodu, nauka sztuki składania papieru, czyli origami, przedstawienie baśni japońskiej Jana Baranowicza pod tytułem Wachlarz Młodości, wspólne zabawy muzyczno-ruchowe przy muzyce japońskiej, a nawet odwiedziny najprawdziwszego chińskiego smoka. To wszystko można było podziwiać podczas dni otwartych w przedszkolu w Bolechowicach. Co dzisiaj w przedszkolu działo się podczas Dnia Japońskiego? Dzisiaj w naszym przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych w Bolechowicach, mieliśmy wspaniały dzień, dzień otwarty przedszkola. Zaproszeni byli goście, dzieci wraz ze swoimi rodzicami na dzień otwarty. I tematyką naszego spotkania był dzień zapoznanie z kulturą Dalekiego Wschodu. Mieliśmy różne atrakcje tutaj. Dzieci bawiły się ze smokiem, jedliśmy szpałeczkami, była bajka Wachlarz Młodości. Wszystkie panie były przebrane w stroje japońskie, ucharakteryzowane. Także myślę, że podobało się to dzieciom. Dzieci się przyglądały i rozpoznawały swoją panią. Myślę, że wizerunek nam się udał. Dzieci zapoznały się z techniką origami i teraz trwają takie czynności właśnie plastyczne. W innych pomieszczeniach dzieci wyklejają właśnie techniką origami i tudzież też jest jedzenie ryżu pałeczkami. Też w innych pomieszczeniach dzieci spożywają ryż. Przybyli do przedszkola w Bolechowicach rodzice na dni otwarte mogli nie tylko zapoznać się z kulturą Dalekiego Wschodu, ale przede wszystkim dowiedzieć się wszystkiego na temat zastosowania metod aktywizujących, usprawniających adaptację dziecka w przedszkolu. Jak pan ocenia dzisiejszy dzień otwarty w przedszkolu w Bolechowicach? Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł na takie zajęcia dla dzieci, żeby się mogły zaaklimatyzować. Moja córcia dopiero zacznie chodzić. Polecam wszystkim szkołom coś takiego, żeby robić. Bardzo, bardzo fajny dzień. Pod wrażeniem zorganizowania tak niezwykłych dni otwartych w przedszkolu w Bolechowicach byli zaproszeni goście. Jak pan ocenia pomysł zorganizowania Dnia Japońskiego w przedszkolu w Bolechowicach? No myślę, że to jest świetny pomysł, trafiony. Przede wszystkim cieszy to, że cieszy się tak dużym zainteresowaniem, bo dzieciaki praktycznie nie mieściły się tutaj w tej sali, gdzie to przedsięwzięcie się odbywało. Było mnóstwo rodziców, babć, także bardzo podobało mi się. Ja oceniam sytuację w Bolechowicach w przedszkolu bardzo dobrze przygotowaną w ogóle dzisiaj i zawsze, bo nauczyciele u nas w ogóle chcą pracować, bo im się chce. No i także takie okazje jak dzisiaj, no to bardzo się często to zdarzają w szkole. No i mają dobrego przewódcę, pana dyrektora, że na wszystko pozwala po prostu i mogą działać, bo im po prostu i mają ochotę na to. Także bardzo mi się podoba się ta uroczystość, także rodziców było. Dzieci, którzy będą chodzić do przedszkola ze swoimi pociechami, przyprowadzać, także bardzo mi się podobało. Warto dodać, że dni otwarte w szkole podstawowej w Bolechowicach odbywają się dosyć często. Jak zapowiedziała dyrekcja szkoły, niebawem odbędą się kolejne. I tym razem temat wydarzenia z całą pewnością będzie równie zaskakujący i ciekawy.